Cześć Łukasz. Cześć. Jak zmniejszyć udział benzyny w samochodzie z bezpośrednim wtryskiem paliwa? Słuchaj, sprawa jest dosyć prosta. Po pierwsze, sprawdzamy, jakie wartości mamy ustawione na mapie przepłukiwania. Jeżeli jest tam, jeżeli ustawione są tam jakieś wartości, trzeba je wyzerować. Mapa działa tak samo jak mnożnik 2D. Mhm. Drugą rzecz, którą trzeba zrobić, to zwiększyć odcięcie wtryskiwacza. Zarówno dla wtrysku, jak i dla dotrysku. To robimy w parametrach zaawansowanych, czyli przykładowo masz odcięcie na poziomie 300 mikrosekund, zmniejszasz do 200 i robisz test spalania. Tak? Ten test jest bardzo ważny, dlatego że jazda na zbyt małym udziale benzyny może doprowadzić do uszkodzenia wtryskiwaczy benzynowych.